Witajcie widzowie, z tej strony ciemna strona. Parę dni temu na TikTokowym profilu Boxdela pojawił się film, który zapowiada nam kolejną współpracę Fejmu z Buddą. Ostatnia taka współpraca miała miejsce podczas 13 edycji gali Fame MMA, gdzie główną nagrodą dla najwięcej dymiącego zwycięzcy walki był doczaram oklejony logiem Fejmu, który był przygotowywany przez wcześniej wspomnianego Buddę. Nie trudno się domyślić, że i tym razem Boxdel wraz z Kamilem również przygotowali samochód jako nagrodę główną, chociaż biorąc pod uwagę kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wręczaniu auta, bardziej można stwierdzić, że jest to swego rodzaju nagroda pocieszenia. Gdyż będzie ona przyznana najgorszemu zawodnikowi Fejmu. Społeczność najczęściej typuje do tej kategorii Deni Trozyniaka, Tomka Olejnika, Sylwestra Warngę oraz Darolwa. Wcześniej wspomnianą nagrodą jest Skoda 105, która swoim wyglądem bardziej odpycha, niż przyciąga wzrok. Lecz trzeba przyznać, że jest w tym aucie coś, co sprawia, że nie jeden z nas chciałby nim polatać na zakrętach. Przynajmniej ja mam takie odczucie. Z ogólnych informacji, jakie udało mi się uzyskać, wiem, że jest to Skoda 105 z 1981 roku z silnikiem 1.1, jeździ na gaz, posiada hydrołapę, zaspawany dyfer, szyberdach i przyciemniane szyby. Jak więc widać, Skoda idealnie nadaje się do jazdy bokiem. Jej wartość to około 4000 zł. Jestem ciekaw, czy Budda będzie dokładał jeszcze coś od siebie do tego auta. Czy zwycięzca dostanie je w niezmienionej formie? Zastanawia mnie też, dlaczego Kamil wybrał wcześniej omawianą Skodę 105, zamiast na przykład Opla Tigry, Forda K czy chociażby Fiata Multipli.